Cześć, witam Cię bardzo gorąco, zapraszam Cię na lekcję z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem zajmiemy się ciągami liczbowymi. Zadanie z ciągów liczbowych występuje praktycznie w każdym arkuszu maturalnym. I jest to zazwyczaj zadanie za 4, 5, 6 punktów. Dlatego ciąg liczbowy to jest bardzo fajny, przyjemny dział, bardzo obliczeniowy, ale równocześnie dający Ci gwarancję na to, że takie zadanie spotkasz w arkuszu maturalnym. Zadania z ciągów liczbowych mogą być różnorodne, oczywiście, ale przeważnie to jest tak, że gdzieś ciąg arytmetyczny namieszany jest z ciągiem geometrycznym. Więc oczywiście musisz mieć pojęcie o ciągach arytmetycznych, geometrycznych, ale musisz mieć też pojęcie o tym, że te ciągi można ze sobą jakoś w zadaniach pomieszać. I takie zadania bywają w arkuszu rozszerzonym. Dlatego zwracam uwagę na to, że przy przygotowywaniu się do matury rozszerzonej ciągi liczbowe nie należy odpuścić, ponieważ można powiedzieć, że to jest taki pewnik maturalny, że zadanie z ciągów liczbowych po prostu będzie. Zapraszam do analizy tych przykładów, które wybrałam z poprzednich, ubiegłych lat właśnie z arkuszy maturalnych. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z maja, które faktycznie ta matura odbyła się w czerwcu 2020 roku. Zadanie 10 za 5 punktów. W trzywyrazowym ciągu geometrycznym A1, A2, A3 spełniona jest równość A1 plus A2 plus A3 równa się 21 czwartych. Wyrazy A1, A2, A3 są odpowiednio czwartym, drugim i pierwszym wyrazem rosnącego ciągu arytmetycznego. Oblicz A1. Zadanie wydaje nam się zagmatwane, ale jak widzisz, jest tu informacja, że jest sobie jakiś ciąg geometryczny i jest sobie jakiś ciąg arytmetyczny. Tak jak powiedziałam we wstępie do lekcji, w tych zadaniach na poziomie rozszerzonym na zazwyczaj te ciągi są pomieszane, prawda? Że gdzieś coś tam jest geometryczne, a gdzieś coś jest arytmetyczne. No to teraz tak, zaczniemy od początku, prawda? Co to znaczy, że A1, A2, A3 to jest ciąg geometryczny? No to znaczy, że ja mogłabym zapisać A1 przecinek. Zamiast A2, A1 razy Q, to powinniśmy wiedzieć, i zamiast A3, A1 razy Q kwadrat. I to jest ciąg geometryczny. Dla mnie to jest taka informacja teraz bardzo ważna, bo popatrz, ja miałam trzy niewiadome, A1, A2, A3, a teraz mam tylko A1 i Q. To jest moje, podpiszmy sobie A2, a to jest moje A3. Dobra, co dalej? No bo tu zapisaliśmy i tyle. Co dalej? Musimy zapisać tą równość, czyli zapiszemy sobie, że A1 dodać A1Q dodać A1Q kwadrat równa się 21 czwartych. No co by tutaj zrobić takie równości? No jedynie A1 wyłączę przed nawias i będę miał A1 dodać Q dodać Q do kwadratu, to się równa 21 czwartych. Ale uwaga! Za bardzo dalej nie wiem jak ruszyć, bo są dwie niewiadome. Czyli to oznacza, że ja tą równość sobie zostawię i ja do niej w pewnym momencie wrócę. Możemy sobie tak odznaczać gwiazdeczkami. To wykorzystaliśmy, że jest ciąg geometryczny. Tutaj zapisaliśmy sobie tą równość, no ale teraz trzeba przejść dalej. Trzeba tutaj skorzystać z tego, że mamy jeszcze jakiś ciąg arytmetyczny. No, ale żeby było wszystko tak ok w zapisie, to ten ciąg arytmetyczny, niech on u nas nazywa się BN. Ja sobie oznaczam ciąg arytmetyczny, żeby nie było kolizji oznaczeń, tamten był AN, to tu będzie BN. I co ja dzięki temu mogę zapisać? Czyli ja teraz jakby tutaj trzeci warunek będę zapisywała. Czyli tak, moje A1 to będzie B4, bo czwarty wyraz. Dalej, moje A2 to będzie drugi wyraz, czyli B2. I moje A3 to będzie pierwszy wyraz, czyli B1. Rosnącego ciągu arytmetycznego. Na pewno jeszcze to słowo rosnące będzie nam potrzebne, a na razie spróbujmy się zastanowić, jak to było w tym ciągu arytmetycznym, bo on jest tutaj tak jakby doczepiony. No, co byśmy mogli zapisać? Czy my z tego jesteśmy w stanie wywnioskować na przykład różnicę tego ciągu naszego arytmetycznego? No tak. Pamiętamy, że R oznacza się to jako różnica i zrobimy sobie B2 minus B1, czyli u nas to będzie po prostu A2 minus A3, prawda? No bo ja chcę cały czas do tego A1 i Q wrócić. Czyli tutaj mam A1Q minus A1Q kwadrat. No to jest moja różnica. Dobra.
No to teraz tak, skoro mam różnicę, to popatrz, to wykorzystałam, pasuje mi jeszcze to B4 wykorzystać. Czyli przypomnijmy sobie, jak to się zapisywało, że B4 to się równa na przykład B1, bo możemy B1, prawda, dodać 3R. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Czyli pod B4 ja podstawię sobie, może kolorem czerwonym będzie lepiej widać, podstawię sobie A1, to się równa. Pod B1 podstawię sobie A3, ale ja już wolę napisać A1 Q kwadrat, dodać 3 razy i pod R-a podstawię to, co tutaj zapisałam, czyli A1 Q minus A1 Q kwadrat. No i będziemy to kontynuować, czyli tutaj wymnożymy i tak. A1 to się równa A1 Q kwadrat, dodać 3A1 Q i minus 3A1 Q kwadrat. Dobrze byłoby wszystko przenieść na jedną stronę. Może zrobimy w ten sposób, że wszystko przeniesiemy na tą stronę. Czyli tak mamy A1 Q kwadrat minus 3A1 Q kwadrat. Czyli po tej stronie mamy minus 2A1 Q kwadrat. Przeniesiemy to będzie 2A1 Q kwadrat. Dalej będziemy mieć minus 3A1 Q. No i plus A1 równa się 0. No to tutaj jest fajne to równako, bo jest równa się 0. Co tu zrobić? Wyciągniemy A1 przed nawias i będziemy mieć tak, w nawiasie 2Q kwadrat minus 3Q, dodać 1 równa się 0. No to, żeby z takiego iloczynu wyszło nam 0, to wiemy, że albo ten tutaj pierwszy czynnik będzie zerem, albo ten drugi czynnik, czyli u nas to jest ten nawias cały, wnętrze jego, będzie zerem. I teraz uwaga. A1 równe 0. Gdyby A1 było równe 0, no to A2 byłoby równe 0, no to A3 byłoby równe 0, prawda? W związku z czym, no gdzieżby ta suma wynosiła 21 czwartych? No nie wynosiłaby. Więc tutaj już od razu komentujemy sprzeczność. Sprzeczność absolutnie z warunkami zadania, więc nie będziemy się tym zajmować. No to tutaj co? No to policzymy sobie delta, bo to jest zwykłe równako kwadratowe. B kwadrat, czyli mamy 9, minus 4 razy 2 to jest 8, czyli to jest 1. Czyli liczymy sobie Q, jakby pierwsza opcja Q, nie? To jest taka. 3 minus 1 będzie, bo tu pierwiastek z 1 to 1, nad będziemy mieć 4, czyli to będzie 1 druga. No i druga opcja Q to będzie 3 dodać 1 podzielone przez 4, czyli będziemy mieć 1. No i na razie w zasadzie mamy takie dwie opcje. No więc pasuje jakby dwa przypadki rozpatrzyć. No zastanówmy się, pewnie, być może przypuszczamy, że któryś z przypadków będzie sprzeczny. No zaczniemy może od tego pierwszego przypadku. Czyli gdyby Q było równe 1, to wracamy sobie tutaj do tego, że co by to wtedy było? Podstawmy sobie do tego równanka, czyli mielibyśmy tak. A1 razy 1 plus 1 plus 1, czyli razy 3, to się równa 21 czwartych. Podzielę przez 3 i wychodzi mi, że A1 to się równa 7 czwartych. No tyle samo oczywiście będzie się równało A2 i tyle samo będzie się równało A3. No okej, ale ja nie wiem, czy ciąg geometryczny ma być stały, czy rosnący, mający, nic nie mam podane. Ja mam podane coś na temat arytmetycznego. Czyli ja teraz muszę zastanowić się, jak to w tym arytmetycznym moim B będzie wyglądało. Czyli tak, zaczniemy od tego najmniejszego. B1 wtedy będzie 7 czwartych. No i B2 będzie tyle co A2, czyli też 7 czwartych. Czyli widzimy stały. No to od razu piszemy sprzeczność. Sprzeczność, bo przecież miał być rosnący. Napiszemy, bo BN miał być rosnącym ciągiem, a widać, że nie jest, bo stały. No więc teraz już rozpatrujemy drugi przypadek. Zapewne w tym przypadku wyjdzie dobrze. Q równe 1 druga. No to podstawiamy sobie, żeby A1 wyliczyć. Czyli tak, A1 mamy raz. 1 dodać 1 druga, dodać do tego równanka podstawiamy. 1 czwarta i to się równa 21 czwartych. Czyli będziemy mieć A1 razy. No i tutaj wspólny mianownik będziemy mieć tak. 4 czwarte, dodać 2 czwarte, dodać 1 czwarta, to się równa 21 czwartych. Czyli mamy 7 czwartych A1 równa się 21 czwartych. A podzielmy od razu przez 7 czwartych, czyli mamy, że A1 równa się 3. Oczywiście, żeby sobie sprawdzić, czy na 100% jest to ok, pasowałoby nam teraz policzyć sobie A2, policzyć sobie A3, no i wtedy przejść do tego ciągu, zobaczyć, czy on faktycznie będzie rosnący. No to policzmy sobie teraz A2, czyli nasze A2 to będzie A1 razy Q, czyli to będzie 3 drugie. I nasze A3 to będzie A1 razy Q kwadrat, czyli będzie 3 czwarte.
No okej, okay. No to teraz sobie zapiszmy, jak będzie wyglądało B1. B1 to jest u nas A3, czyli to jest 3 czwarte. B2 to będzie u nas A2, czyli 3 drugie. I jeszcze mamy B4, to jest u nas A1, czyli 3. No i popatrz, zgadza się, że ten ciąg jest rosnący? Oczywiście, ciąg jest rosnący, czyli wszystko się zgadza. Czyli teraz mogę napisać już odpowiedź, że moje A1 jest równe 3, no bo o to A1 byliśmy pytani w tym zadaniu. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019, zadanie 12 za 6 punktów. Trzywyrazowy ciąg A, B, C o wyrazach dodatnich jest arytmetyczny. Zapisałam A, przecinek B, przecinek C większe od 0, bo wyrazy dodatnie. Natomiast ciąg 1 przez A, przecinek 2 przez 3B, przecinek 1 przez 2A plus 2B plus C jest geometryczny. Oblicz iloraz tego ciągu geometrycznego. Czyli tak, może zaczniemy od tego, że widzimy, znowu mamy pomieszane coś arytmetyczne, coś tam geometryczne. No takie są zadania właśnie rozszerzone, prawda, z ciągów. Zaczniemy od tego, że ten iloraz, skoro wiemy, że tu jest geometryczny, to przypomnijmy sobie, jak to się liczyło iloraz. Otóż iloraz liczyliśmy poprzez podzielenie na przykład tego wyrazu przez ten wcześniejszy. Tak najłatwiej, no mogę ten przez ten, ale po co się męczyć? Ten mam podzielić przez ten, czyli zrobimy to dzielenie. 2 przez 3b dzielę przez 1 przez a. No i to się równa 2 podzielone przez 3b razy a przez 1, to się równa 2a podzielone przez 3b. I ja mam to znaleźć, prawda? Czyli w zasadzie wystarczyłoby, że znajdę a podzielone przez b, podstawię, no i wyjdzie mi q, no bo o to q proszę. No ale teraz już przejdźmy do samego początku. To znaczy, co to znaczy, że ciąg jest arytmetyczny? To znaczy, że jak ja teraz nie będę dzieliła, tylko będę w ciągu arytmetycznym odejmowała, czyli od tego wyrazu odejmę ten, to jest to samo, gdybym od tego odjęła ten. Czyli od wyrazu odejmuję sąsiada z przodu. I tak jest zawsze, czyli moje C minus B równa się B minus A. Niektórzy zaś wolą zapisać warunek, że ten wyraz środkowy, czyli B, to jest średnia arytmetyczna tych dwóch wyrazów po bokach. No też jest dobrze, tak samo jest dobrze. No to co byśmy z tego wyliczyli? No ja myślę, że najprościej byłoby C, prawda? Tu przerzucę, będę miała 2B minus A. Oczywiście ktoś się przerazi. Kurde, są aż trzy niewiadome, A, B i C, prawda? Są trzy niewiadome, no to będzie ciężko po prostu. No można się tak przerazić, bo to wygląda na ciężkie zadanie, no ale zobaczysz, to się wszystko da zrobić, jak się tylko chce po prostu. Czyli tak, najpierw skorzystaliśmy z tego, że ciąg jest arytmetyczny. No dobra, no to teraz przejdźmy dalej, czyli przejdźmy do tego, że to jest ciąg geometryczny. Czyli wykorzystajmy tak jak tutaj, że ten podzielony przez ten, to jest to samo, co ten podzielony przez ten. No to zapiszmy sobie. 1 przez 2a plus 2b plus c. Jak ja podzielę przez 2 przez 3b, to się równa 2 przez 3b podzielić przez 1 przez a. Niektórzy zaś znowu wolą inną wersję, że ten środkowy wyraz do kwadratu to jest iloczyn tych dwóch wyrazów, po prostu tych sąsiadów, dwóch wyrazów skrajnych. No tak też można, przecież ja i tak to samo otrzymam, prawda? Bo ja teraz sobie pomnożę na krzyż i będę właśnie miała tutaj 4 podzielone przez 9b kwadrat, to się równa 1 podzielone przez, no i tutaj mnożę, czyli będę miała 2a kwadrat plus 2ab plus a, c. No to dalej chcę to pomnożyć na krzyż, prawda? Czyli teraz tak pomnożę, czyli będę miała 9b kwadrat, to się równa i tu mnożę 8a kwadrat plus 8ab plus 4ac. No wszystko pięknie, ładnie. Tutaj może bym chciała, żeby to poprzenosić jakoś, ale zaczęlibyśmy chyba od tego, że jednak mamy za dużo tych niewiadomych. Powiedziałam, że są trzy, tak nam za bardzo to nie pasuje, no nie? Te trzy niewiadome. No to przecież za C ja już mogę tutaj podstawić. No zobaczymy, co wtedy nam wyjdzie. Więc na razie przepiszmy, można poprzenosić, ale na razie możemy to przepisać. I teraz plus 4a i w nawiasie 2b minus a. No to na razie to przepisujemy. Tutaj wszystko. Teraz będę miała plus 8ab i minus 4a kwadrat.
no okej, teraz już nie mam wyjścia, muszę wszystko poprzenosić. No to przenieśmy sobie, czyli mamy tak 9b kwadrat. Teraz bym chciała, żeby, skoro zaczęłam od b i jest b w kwadracie, to teraz bym chciała, żeby b było bez kwadratu. Czyli tu mam takie wyrazy podobne, 16ab, jak przerzucę, będzie minus 16ab. Dobra, i tutaj już nie mam b, czyli mam 8a kwadrat minus 4a kwadrat, to jest 4a kwadrat, przerzucę, minus 4a kwadrat równa się 0. I teraz, moi drogi, wyszło nam takie równanie z dwoma niewiadomymi, ale my je potraktujemy, wiesz, jako równanie kwadratowe z parametrem a. Czyli jednym słowem, popatrz, dlaczego kwadratowe? No bo dlatego, że tu mamy b kwadrat, nie? A tu mamy samo b. A jak my potraktujemy, że a to jest parametr? Czyli jednym słowem, my sobie jedną zmienną uzmiennimy od drugiej. Po prostu taką czynność wykonamy. Czyli liczymy standardowo deltę. Delta to się równa b kwadrat, czyli u mnie tutaj, to będzie właśnie to, znaczy ja mówię b kwadrat, ale nie piszę, bo byłaby kolizja oznaczeń, czyli to do kwadratu, czyli będę miała 256a kwadrat minus 4 AC, prawda? Czyli minus razy minus da mi plus i teraz będę miała 4 razy, może 4 najpierw pomnożę, czyli to jest 16 razy 9. Czyli 16 razy 9. Mamy tak, 10 razy 9 to 90 i 6 razy 9 54. Czyli mamy 144A kwadrat. To się równa 400A kwadrat. No to spierwiastkujmy sobie, prawda? No to pierwiastek z delty to będziemy mieć 20A. Będziemy mieć 20a, bezdyskusyjnie, w związku z czym, skoro tak, wiemy, że a jest oczywiście dodatnie tutaj, żeby jasne było wszystko, przy spierwiastkowaniu to założenie jest też bardzo ważne tutaj, więc mamy 20a. No to teraz liczymy sobie b1, to się równa. I mamy tutaj 16a minus 20a podzielone przez 2 razy 9, czyli przez 18, czyli to się równa minus 4a przez 18, po odchudzeniu mamy minus 2a przez 9, ale tak się składa, że skoro a jest dodatnie, no to wyglądałoby na to, że to jest ujemne, prawda? No bo skoro a dodatnie, tutaj bardzo ważne, zapiszmy sobie a dodatnie, no to skoro tak, to wychodzi, że to jest ujemne. A to jest oczywiście sprzeczność, bo przecież b też miało być dodatnie, bo to miało mieć wszystkie wyrazy dodatnie, a, b i c. Czyli tu jest sprzeczność. No to liczymy sobie w takim wypadku b2. To się równa 16a dodać 20a podzielone przez 18, czyli mamy 36a podzielone przez 18, czyli to się równa 2a. No i tutaj się zgadza, jak a dodatnie, no to widzisz idealnie, b też jest dodatnie. Super, no to teraz przejdźmy do tego, co mieliśmy wyznaczyć. Czyli mieliśmy wyznaczyć q, piszemy q to się równa i teraz uwaga, mamy 2a, czyli przepisuję 2a podzielone przez 3b. 3 razy, a nasze b jest tu policzone. Czyli ja podstawiam 2a. No i teraz popatrz, nawet to mi się z tym skróci co do jedynek i mam po prostu 1 podzielone przez 3. I tyle wynosi właśnie to q, co mieliśmy wyliczyć, ten iloraz. Zadanie nie takie trudne, ale tak wygląda na trudne i czasem młodzież może się pomieszać w tym zadaniu, bo niby są tylko dwa warunki. Tu ciąg arytmetyczny, tu geometryczny, gdzieś tam założenie o tym, że dodatnie, prawda? I z tego wyliczyć iloraz. To niby dwa warunki tylko, prawda? Ale zadanie może się wydawać dla młodzieży trudne ze względu na to, że są aż trzy niewiadome. Więc my chcemy się jednej pozbyć. Bardzo tutaj szybko wyliczyliśmy to C i później do tego równanka podstawiliśmy i tutaj ten moment trudny, że musieliśmy jakby jedną z niewiadomych potraktować jak parametr i rozwiązać zadanie jak równanie kwadratowe z parametrem, dzięki czemu nie wychodzi nam jednoznacznie, że b to jest 8, prawda? Nam wychodzi, że b to jest 2a, ale to nam jest potrzebne, bo nam się w tym ilorazie odpowiednie rzeczy skróciły i po prostu nam wyszedł super iloraz, no taki, jaki powinien wyjść, 1/3. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2018, zadanie 13 za 4 punkty. Wyrazy ciągu geometrycznego AN określonego dla n większych lub równych 1 spełniają układ równań. A3 dodać A6 to się równa minus 84, zaś A4 dodać A7 to się równa 168. Wyznacz liczbę n początkowych wyrazów tego ciągu, których suma
SN równa się 32769. Tu akurat zadanie mamy tylko z ciągiem geometrycznym, więc nie ma tutaj tego pomieszania z ciągiem arytmetycznym, ale też zadanie nie należy do najprostszych, ze względu na to, że mamy podany taki warunek, prawda, w postaci układu. A więc, co to znaczy, że ciąg jest geometryczny? To znaczy, że zamiast A3 ja mogę napisać A1 Q kwadrat. Dalej mam dodać, zamiast A6 A1 Q do piątej. To się równa minus 84. Może najpierw zajmiemy się tym równankiem. Co by tutaj można było zrobić? No jedynie wyciągnąć przed nawias. Wyciągnę A1 Q do kwadratu. Co mi zostanie w nawiasie? 1 dodać Q do potęgi trzeciej. No i to się równa minus 84. No tak sobie myślimy, czy coś zrobić. Można by było obustronnie przez coś podzielić, a możemy na razie to zostawić. Teraz obok rozpiszemy sobie tutaj, co wynika z tego drugiego równanka, czyli zamiast A4 napiszemy A1 Q do trzeciej. Dodać. Zamiast A7 napiszemy A1 Q do szóstej. I to się równa 168. Znowu wyciągam przed nawias, tylko tym razem A1 Q do trzeciej. Tak, otwieram sobie nawias i będę miała 1 dodać Q do potęgi trzeciej. No i to się równa 168. Widzimy tutaj, że pewne rzeczy nam się powtarzają. Czyli popatrz, A1 i A1. 1 plus Q do trzeciej, 1 plus Q do trzeciej. I tu jest A kwadrat, a tu mamy Q do trzeciej. W związku z czym można by było w ten sposób zrobić, że można by było na przykład to, co się dokładnie powtarza, bo tutaj też jest Q do kwadratu, Q do trzeciej, no to Q do trzeciej ja mogę zapisać jako Q do kwadratu razy Q, ale w zasadzie możemy zrobić tak, że to, co podkreśliłam na czerwono, zostawimy po tej stronie, a to, co nie jest podkreślone, podzielimy. Czyli podzielimy obustronnie przez Q kwadrat, będę miała tak A1, 1 plus Q do trzeciej, to się równa minus 84 przez Q kwadrat. No i tutaj tak samo, czyli A1, 1 plus Q do trzeciej, to się równa, tu z kolei podzielę przez Q do trzeciej, będę miała 168 podzielone przez Q do trzeciej. No i przecież widzimy, że to i to, to jest dokładnie to samo, prawda? No bo jest A1, 1 plus Q do trzeciej. No więc mogę porównać, minus 84 podzielone przez Q kwadrat, to się równa 168 podzielone przez Q do trzeciej. No to co tutaj najlepiej zrobić? Tu jest 84, to 168, czyli podzielę przez 84, będę miała minus 1 nad Q kwadrat, to się równa, tu będę miała 2 nad Q do potęgi trzeciej. Może pomnożymy na krzyż, czyli będziemy mieć 2Q kwadrat równa się minus Q do potęgi trzeciej. Wszystko przeniesiemy na jedną stronę, tak żeby było nam tutaj to wygodne i wyciągniemy przed nawias Q kwadrat. W nawiasie będzie Q dodać 2 i równa się 0. Czyli z tego nam wychodzi, że albo Q będzie 0, tu mamy ten iloczyn, prawda? Czyli Q kwadrat będzie 0, czyli Q będzie 0, albo Q będzie minus 2. No i teraz zastanówmy się, czy czasem nie ma jakiejś sprzeczności. Gdyby Q było 0, no to niestety A3 dodać A6 nie wyszłoby minus 84, więc to jest absolutnie sprzeczność, bo takie warunki absolutnie by nie zachodziły. No więc to oznacza, że Q jest równe minus 2. Skoro tak, no to teraz już jesteśmy bliżej, prawda, rozwiązania zadania. Mamy wyznaczyć N, ale z kolei musimy wykorzystać wzór na SN, tylko w ciągu geometrycznym. Przypomnijmy sobie, A1 raz 1 minus Q do N tej podzielone przez 1 minus Q. Oczywiście ten wzór wtedy stosujemy, gdy Q no nie jest jedynką, no ale u nas jest Q równe minus 2. No to podstawiamy. 32769, to się równa. Za A1, no to nie podstawimy na razie nic, razy. No i teraz będziemy mieć 1 minus, zamiast Q napiszemy sobie minus 2 do potęgi n tej, podzielone przez 1 minus, minus 2. No, no widzimy, że mamy dwie niewiadome, prawda? No bo my mamy wyznaczyć n, ale jeszcze A1. No to znaczy, że na podstawie tego Q musimy sobie jeszcze A1 wyliczyć. Więc mamy taką możliwość, że możemy podstawić do tego równanka albo do tego równanka. W sumie nie ma znaczenia. Może do tego podstawimy i wyliczymy. Będę pisała na czerwono, żeby było widoczne. A1 razy 1 dodać i teraz mamy Q do trzeciej. Czyli u nas to będzie minus 8. To się równa minus 84 podzielone przez Q do drugiej. Czyli to do drugiej no to jest 4.
No to skoro tak, to tutaj mamy minus 7a1, to się równa minus. No i tu jak podzielę, to będę miała 21. Podzielę obustronnie przez minus 7, dochodzę do wniosku, że a1 wynosi po prostu 3. No to teraz już mogę podstawić, prawda? Czyli na razie 32 769 przepisujemy, to się równa i będziemy mieć tak 3 razy 1 minus minus 2 do n tej, podzielone przez na dole, tutaj będziemy mieć 3 w mianowniku i teraz te trójeczki mi się skrócą. No i zapiszmy, co nam zostało. 32 769 to się równa 1 minus minus 2 do potęgi n tej. No niestety tak się składa, że ja muszę raczej to przerzucić na tą stronę, czyli będę miała tak minus 2 do potęgi n tej, to się równa, tu będę pisała dalej, to się równa i teraz 1 minus te 32 769, czyli będę miała minus 32 768. I teraz wyszło nam takie równanko, które musimy sprytnie rozwiązać, czyli my musimy posłużyć się kalkulatorem, bo zapewne minus 2 do potęgi, no jakiejś nieparzystej, prawda, żeby został minus, to będzie 32 768. 8. Czyli tak, powinniśmy pamiętać, że 2 do 10 to jest 1024. No to mnożymy razy 2 za mało, razy 2 za mało, razy 2 za mało, razy 2 za mało i jeszcze razy 2 i właśnie wychodzi 32 768. Czyli to oznacza, że to jest do potęgi 15. Przy użyciu kalkulatora, czy też mnożyć pisemnie, czy w głowie, możemy dojść do tego, że po prostu mamy, tylko dobrze byłoby pamiętać to 2 do 10, że to jest 1024, a jeżeli nie, no to nawet przy użyciu prostego kalkulatora poradzisz sobie spokojnie, czyli wniosek z tego, popatrz, n to się równa 15. Mieliśmy wyliczyć to n, dla którego przy takich zadanych warunkach początkowych tego właśnie ciągu geometrycznego, czyli przy takich warunkach, przy takiej sumie n początkowych wyrazów właśnie, to n jest równe 15. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2018, zadanie 10 za 4 punkty. Dany jest rosnący ciąg geometryczny a, aq kwadrat, którego wszystkie wyrazy i iloraz są liczbami całkowitymi, nieparzystymi. Jeśli największy wyraz ciągu zmniejszymy o 4, wiadomo, że skoro on jest rosnący, to ja największy zmniejszyłam o 4, czyli przepisałam a, aq, aq kwadrat minus 4, bo jest zmniejszony, to otrzymamy ciąg arytmetyczny. Oblicz wyraz aq tego ciągu. Czyli tutaj znowu mamy pomieszany ciąg geometryczny, jak widzisz, z ciągiem arytmetycznym. Tylko tutaj trudniejsza jeszcze jest taka rzecz, że mamy podane, że w tym ciągu geometrycznym wyrazy i iloraz to liczby całkowite nieparzyste. No jest ich bardzo dużo, prawda, tych liczb, ale my na pewno dostaniemy taki warunek, który nam pozwoli ten jakby zbiór ograniczyć, prawda, pokazać, ile to takich możliwości będzie. No dobra, zaczniemy od tego, że skoro jest podany ciąg geometryczny, to ja już nie dam rady lepiej, to widać, że jest geometryczny. A, aq, aq kwadrat. Będę pewnie chciała skorzystać z tego, że jest rosnący, ale to już dalej na pewno w zadaniu. No to co? No to pasuje skorzystać z tego, że ten drugi, który mamy ciąg, jest ciągiem arytmetycznym. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jak od tego wyrazu odejmę ten, to jest to samo, co gdybym od tego odjęła ten. Zapiszmy takie równanie. Czyli aq kwadrat minus 4, od tego jak odejmę aq, to jest to samo, gdybym od aq odjęła a. Albo to samo byśmy otrzymali, gdybyśmy ten środkowy wyraz zapisali jako średnią arytmetyczną tych swoich sąsiadów. No to samo wyjdzie. No to co zrobić? Myślę, że przeniesiemy sobie wszystko, co ma niewiadome na tą stronę, czyli mamy minus aq i minus aq, czyli będzie minus 2aq plus a i to się równa 4. Tą czwóreczkę tutaj chcę mieć po tej stronie. Tutaj była minus czwórka, przerzucam, jest czwórka. Co by tu dalej zrobić? No tak, jedynie co pasowałoby, no to a wyłączyć przed nawias, no bo nic lepiej nie zrobimy. Czyli mamy tak q kwadrat minus 2q dodać 1 w nawiasie, to się równa 4. I teraz uwaga, tutaj jak się przypatrzymy, to mamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Czyli mam a razy q minus 1 do kwadratu równa się 4. I teraz ja chciałabym a wyliczyć. Ale żeby móc a wyliczyć, to ja muszę podzielić przez ten nawias. I teraz zastanówmy się, bo wiemy doskonale, że dzielić przez 0 nie można.
Skoro on ma być rosnący, to wiadomo, że to jest różne od zera, możemy zapisać sobie, że to na pewno nie będzie zerem, więc mogę śmiało dzielić. Dlaczego? No bo wtedy Q musiałoby być jedynką, prawda? Gdyby to miało być zerem. A jak Q byłoby jedynką, no to wtedy byłby ciąg stały na nierosnący. A więc mogę teraz napisać, że moje A to się równa 4 podzielone przez Q minus 1 do kwadratu. No i teraz musimy skorzystać z tego, że iloraz i wszystkie wyrazy, czyli A to jest pierwszy wyraz, no nie? To są liczby całkowite, nieparzyste na dodatek. No to zastanówmy się, skoro wiem, że to ma należeć do zbioru liczb całkowitych, tak? To zastanówmy się, kiedy to będzie całkowite. No w takiej sytuacji, kiedy to, co jest w mianowniku, będzie dzielnikiem czwórki. Czyli w zasadzie musimy sobie rozpatrzyć taki przypadek. Pierwszy. Czyli Q minus 1 do kwadratu będzie równe ile? No, żeby było dzielnikiem czwórki, to może być równe 4, prawda? Dalej. Drugi przypadek może być równe 2. No, bo dwójka też jest dzielnikiem czwórki. No, to trzeci przypadek. Q minus 1 do kwadratu może być równe 1. Zgadza się. Moglibyśmy się zastanowić, a co gdyby to było równe minus 4? No moglibyśmy to napisać, ale przecież kwadrat jakiejkolwiek liczby nigdy nie jest ujemny. Więc te na minusach naturalnie odrzucamy. No to skoro tak, no to jak ja to spierwiastkuję, to będę miała, że Q minus 1 równa się 2 albo Q minus 1 równa się minus 2. Czyli Q jest równe 3 albo Q jest równe w tym wypadku minus 1. No to teoretycznie musimy się teraz zastanowić, ale musimy wyliczyć A, żeby móc powiedzieć, czy faktycznie jest rosnący, czy nie jest rosnący. Ale najpierw skupmy się nad tym. No to teraz tu pierwiastkujemy, czyli mamy tak. Q minus 1 równa się pierwiastek z 2 lub Q minus 1 równa się minus pierwiastek z 2. Czyli Q to się równa 1 plus pierwiastek z 2 lub Q to się równa 1 minus pierwiastek z 2. Tu oczywiście od razu piszemy sprzeczność ze względu na to, że Q miało być liczbą całkowitą, prawda? A tutaj widać, że absolutnie całkowitą, jeszcze nieparzystą, ale na razie tutaj w ogóle nie mówimy o tym, żeby to było całkowite. No dobra, no to jeszcze tutaj mamy, czyli Q minus 1 równa się 1 lub Q minus 1 równa się minus 1. No to z tego mamy, że Q równa się 2 albo Q to się równa po prostu 0. Czyli teraz się zastanówmy, czy zgadza się to z tym, żeby było całkowite nieparzyste. No to jest całkowite nieparzyste, całkowite nieparzyste. Tutaj całkowite, ale parzyste, czyli znowu sprzeczność. Tu całkowite, parzyste, czyli znowu sprzeczność. Czyli popatrz, te cztery przypadki nam się odrzuciły tutaj. No to zostały nam takie. No to teraz pasuje nam policzyć A. Czyli teraz ja dla tego Q będę chciała policzyć A. No najlepiej tutaj z tego, czyli będę miała 4 podzielone przez, jak tu podstawię tutaj trójkę, to mam 3 minus 1, to jest 2 do kwadratu, czyli 4 podzielone przez 4 to jest po prostu 1. No zgadza się, całkowite nieparzyste. A w tej sytuacji, gdybym chciała A wyliczyć, no to mam tą dokładnie to samo, prawda? Bo tu mam też 4, czyli 4 przez 4 to jest 1. Czyli mamy takie opcje. Tylko teraz musimy się zastanowić, czy jaki to będzie ciąg, czy będzie rosnący, czy nie będzie, bo jeszcze ten warunek mamy podany. Czyli tak, jak A będzie równe 1, Q będzie równe 3, to wtedy A razy Q będzie równe 1 razy 3, czyli 3. No zgadza się, że rośnie. No to A razy Q kwadrat też, też byłoby jeszcze większe, prawda? Więc ok. A z kolei tutaj mamy A razy Q w tej sytuacji byłoby 1 razy minus 1, to byłoby minus 1. I to by się okazało, że najpierw była 1, później minus 1. I byłoby to znowu sprzeczne. Sprzeczne z tym, że miał ten ciąg nasz być rosnący, prawda? Więc no, okazuje się, że tutaj no, byłoby to zaburzone, prawda? Możemy dopisać sobie, dlaczego sprzeczne, bo ten nasz ciąg AN ma być rosnący, prawda? Tutaj też byśmy mogli sobie napisać sprzeczne, bo Q należy do całkowitych, bo Q należy do całkowitych, a tutaj nie wygląda. Sprzeczne, bo Q to ma być liczba nieparzysta, czyli napiszemy liczba nieparzysta. Po prostu. I tak samo tutaj, prawda? Czyli tu mamy tą sytuację i tą mamy, że są sprzeczności, bo Q miała być liczbą nieparzystą, ale jest parzystą. Jeżeli chcemy tak ładnie opisać, no to możemy sobie tutaj to opisać. No i naszym zadaniem było wyznaczyć A razy Q, czyli nasza odpowiedź, tu mamy wyznaczone, A razy Q to się równa po prostu 3.
Zadanie numer 5 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2017, zadanie 14 za 6 punktów. Liczby A, B, C są odpowiednio pierwszym, drugim, trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Ja to zapisałam w nawiasie tak po przecinku, czyli wiadomo, że to są kolejne wyrazy. I teraz suma tych liczb jest równa 27. Ciąg A minus 2, B, 2C plus 1 jest geometryczny. Wyznacz liczby A, B i C. Tutaj znowu mamy pomieszany w zadaniu ciąg arytmetyczny z geometrycznym. Mamy takie trzy warunki. No od czego zacząć? Zacznijmy od tego pierwszego warunku. Co to znaczy, że ciąg jest arytmetyczny? To znaczy, że pierwszy wyraz zostawiłabym A, ale drugi wyraz napisałabym już A dodać R. I trzeci wyraz napisałabym A dodać 2R. I to jest ciąg arytmetyczny. Więcej z tym nie zrobię, więc tutaj podpiszę, to jest moje B, to jest moje C. Więcej z tym się nic nie da zrobić. Popatrz, dzięki temu, że ja tutaj wprowadziłam z kolei różnicę jako literkę R, to ja, mając na początku trzy niewiadome, teraz mam tylko dwie, A i R. No to skoro tak, to teraz przejdziemy do następnego warunku, no bo więcej z tego już nie wyciśniemy. Czyli do tego. Czyli A przepisuję, dodać. Zamiast B napiszę A, dodać R. Bo to już wiem. Zamiast C napiszę A, dodać 2R, bo to też już sobie rozpisaliśmy. I to się równa 27. A więc 3A dodać 3R to się równa 27. Podzielę przez 3 i mam, że A dodać R to się równa 9. Czyli jaki to wniosek? Wniosek jest taki, że A dodać R to jest nasze B. Czyli B po prostu to się równa 9. Ale z drugiej strony też by mi pasowało tak wywnioskować, żebym na przykład A zapisała jako 9 minus R, bo może mi się to przydać do kolejnego warunku, który musimy jeszcze rozważyć, prawda? W związku z czym jedno i drugie mogę wykorzystać. No to przechodzimy do ostatniego warunku, czyli do tego, że ten oto ciąg jest geometryczny. Czyli jak ten wyraz podzielę przez ten, to jest to samo, gdybym ten podzieliła przez ten, czyli 2C dodać 1 podzielę przez B, to jest to samo, co B podzielę przez A minus 2. No i teraz w zasadzie możemy pomnożyć na krzyż i wtedy dostaniemy warunek, że B do kwadratu to się równa 2C plus 1 razy A minus 2. Tak jak niektórzy to od razu wolą tą wersję pisać. No dobra, no to pod B już wiem, co podstawić 9, czyli mam 9 do kwadratu równa się 2 razy. I teraz pod C co podstawimy? A dodać 2R. Ale uwaga, zamiast A napiszemy 9 minus R, będzie plus 2R. I to zrobię w nawiasie. Dodać 1, zamknę nawias. Teraz pod A podstawię 9 minus R i jeszcze minus 2. Chodzi o to, żeby była tylko jedna niewiadoma. No to wykonujemy działanie. 81 to się równa. Otwieram nawias, najpierw tutaj wykonam. Czyli tutaj z tego będę miała R. Czyli będę miała po prostu 2 razy 9, to jest 18. Tu będę miała R razy 2, czyli plus 2R, plus 1. A tutaj będę miała po prostu 7 minus R. No to jeszcze przepiszmy sobie. I tu będę miała 19 dodać 2R i pomnożone przez 7 minus R. No teraz już nie mam wyjścia, no musimy pomnożyć każdy przez każdy. Możemy sobie wziąć kalkulator, żeby nam się to szybciej mnożyło. 19 razy 7, no to mamy 133, dodać będziemy mieć 14R, minus 19R, dodać minus 2R kwadrat, a już niech będzie, tak zapiszemy. No i teraz co możemy, to zrobimy. Fajnie byłoby wszystko przerzucić na jedną stronę, czyli to jest minus 2R kwadrat, przerzucę, będę miała 2R kwadrat. Teraz tu mamy minus 5R, przerzucę, to będę miała plus 5R, tak? I teraz będę miała 81 minus 133, no to mamy minus 52 i to się równa 0. No to co? No wyszło nam kochane równanie kwadratowe, które przy użyciu delty sobie rozwiążemy. B kwadrat, czyli 25, minus i minus dami plus. 4 razy 2 to mamy 8 razy 52, no to mamy 416, to jest 441. No i pierwiastek z tej delty to jest 21, czyli nasze R1 to się równa minus 5, w tym wypadku minus 21, podzielone przez 2 razy 2, czyli przez 4. Czyli mamy minus 26 czwartych, czyli to jest minus 13 drugich, minus 6 i 1 druga sobie napiszmy.
No to teraz R2 to się równa minus 5, dodać 21 podzielone przez 4. To się równa, tu będziemy mieć 16 podzielone przez 4, no to oczywiście mamy 4. I teraz tak, wyszły nam takie dwie opcje. Nie miałam nic podane w zadaniu, czy on jest rosnący, któryś z tych ciągów, czy malejący, więc zapewne będziemy musieli dwie opcje sprawdzić, prawda? Czyli dwa przypadki rozważyć. No to najpierw rozważamy pierwszy przypadek. Niech będzie r równe minus 6 i 1 druga. No to wtedy ile a będzie wynosiło? W tym wypadku 9 minus, minus 6 i 1 druga. Czyli na pewno będzie na plusie i będzie mieć 15 i 1 druga. No to b, b to w ogóle nie musimy się zastanawiać, bo wiemy, że b to jest 9 i zostaje nam c, prawda? No to nasze c to będzie a dodać 2r, czyli nasze a to jest 15 i 1 druga, dodać 2 razy r, czyli tutaj w tym wypadku będziemy mieć odjąć 2 razy to, czyli po prostu będziemy mieć 13, czyli to się równa 2 i 1 druga. Czyli mamy taką opcję w pierwszym przypadku, no i taka nam wyszła, prawda? A teraz drugi przypadek. Czyli r jak będzie równe 4, to jak to będzie wyglądało? Otóż a będzie się równało 9 minus 4, czyli 5. B będzie się równało, wiadomo, 9. I c będzie się równało a dodać 2r. Czyli u nas a to jest 5, dodać 2 razy nasze 4, czyli będziemy mieć 5, dodać 8, czyli po prostu będziemy mieć 13. No i to, co teraz zapisaliśmy, to, co jest tutaj w tym i to, co jest w tym, trzeba zapisać w odpowiedzi ostatecznej. Czasem, widzisz, jest tak, że są jakieś warunki dodatkowe podane w zadaniu i wtedy któryś w przypadku odrzucamy. 1, 2, 3, no w zależności od zadania. A czasem jest tak, że po prostu nie da się nic odrzucić, bo nie ma nic powiedziane więcej o tych ciągach. Dlatego wtedy w odpowiedzi musisz napisać, że albo jest taka opcja, albo jest taka opcja. I zadanie numer 6 to zadanie z czerwca 2017 roku, zadanie 10 za 5 punktów. Ciąg AN jest arytmetyczny, a ciąg BN jest geometryczny. Pierwszy wyraz A1 ciągu arytmetycznego jest ilorazem ciągu geometrycznego BN, co zapisałam A1 równa się ku. Wyrazy ciągu AN są liczbami całkowitymi, więc zapisałam AN należy do zbioru liczb całkowitych, a suma 8 początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 124, czyli S8 to się równa 124 dla tego ciągu AN, żeby było wiadomo, że to dla arytmetycznego. Natomiast pierwszy wyraz B1 ciągu geometrycznego jest różnicą ciągu arytmetycznego, czyli B1 równa się standardowe oznaczenie R, zaś suma dwóch pierwszych wyrazów ciągu geometrycznego, zapisałam S2, jest równa 18 i wyznacz te ciągi. Tutaj zapisałam dla ciągu BN, żeby było wiadomo, że to jest ciąg geometryczny. No, zadanie oczywiście pomieszane ciąg arytmetyczny z geometrycznym. Zadanie trudne, bo tyle różnych warunków tu jest, prawda? Żeby się nie pogubić, bo taki pomieszany całkiem jest ten ciąg arytmetyczny z geometrycznym. Od czego byłoby dobrze zacząć? Myślę, że dobrze byłoby zacząć od tego, że to jest S2. Czyli jak S2, to ja nie potrzebuję szumnego wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, bo przecież S2 to jest nic innego jak B1 plus B2 i to się równa 18, prawda? No i teraz popatrz, co ja mogę zrobić. Mogę napisać, że B2 to jest 18 minus B1, a wiem, ile wynosi B1 r, czyli ja bym tutaj zapisała moje B2 jako 18 minus R. Co mi to teraz dało? Że ja teraz mój B1 i B2 wyznaczyłam za pomocą R-a. No to fajnie by było teraz wszystko może za pomocą R-a wyznaczyć, no nie? No to co? Potrzebne by nam było Q. No to co to jest Q? No Q to jest oczywiście na przykład B2 podzielone przez B1. A tak się składa właśnie, że mam 18 minus R podzielone przez R. Czyli mogę napisać 18 przez R minus 1 i to byłoby moje Q. No to co za tym idzie, prawda? Co za tym idzie? Że moje A1 to jest Q, tutaj widzę z kolei. Czyli będę miała 18 podzielone przez R i minus 1 to jest moje A1. No super, no to teraz co dalej wykorzystać, bo tyle różnych rzeczy wykorzystujemy, prawda? Tutaj wykorzystywaliśmy jedną rzecz, tu wykorzystywaliśmy kolejną rzecz, z czego wywnioskowaliśmy sobie to A1, jak zapisaliśmy
jak możemy zapisać za pomocą era. No dobra, no to teraz kolejną rzecz wykorzystajmy, że S8. I to jest dla ciągu arytmetycznego i tutaj wzór by fajny był, bo po co pisać A1 plus A2 aż do tak A8, jak możemy wykorzystać wzór A1, dodać A8, no bo ma być S8, podzielone przez 2 razy 8 i to się ma równać 124. No to co tutaj zrobimy? No skrócimy sobie tutaj, prawda, tu jest 4, dzięki czemu ja teraz podzielę obustronnie przez 4 i będę miała tak A1, dodać A8, to się równa, jak tu podzielę, to będę miała 31. No super, to ja teraz mogę napisać, że A8 to się równa 31 minus A1. No a 1 już miałam, nie? Czyli 31 minus 18 przez R i minus minus 1, czyli plus 1. Czyli ja mogę napisać, że A8 to się równa 32 minus 18 przez R. Popatrz, taka jest zasada, żeby wszystko za pomocą jednej niewiadomej zapisywać. I tak trzeba dobrze zacząć, żeby później konsekwentnie, bo jak źle zaczniemy, to czasem po prostu sobie utrudnimy. No dobra, no to fajnie, zapisaliśmy sobie to A8, że tak mamy, no ale teraz pasowałoby to A8 może ze wzoru ogólnego rozpisać, nie? Na ciąg arytmetyczny, czyli zapisać, że z kolei teraz A8 to się równa A1 dodać 7R, no bo ten ciąg AN to był arytmetyczny. Czyli tak, pod A8 podstawię 32 minus 18 przez R to się równa. Pod A1 podstawimy 18 przez R minus 1 dodać 7R. No i teraz super jest, bo mamy już tylko niewiadomą R. Pomnożę obustronnie przez R, tutaj pasowałoby nam zapisać, że R, prawda, jest różny od zera i wtedy mogę pomnożyć, prawda, bo inaczej by nie było, czyli napiszmy sobie tutaj założenie R różne od zera, ale zastanówmy się, popatrz, gdyby R było równe 0, no to wtedy B1 byłoby równe 0, no teoretycznie, no tutaj moglibyśmy też zastanowić się nad tym, ale z kolei, gdyby tak było, to popatrz, R tutaj, tutaj mamy założenie, że mamy 18 przez R, prawda? No nie moglibyśmy podzielić przez 0, więc tak czy siak to założenie jest spełnione, więc dlatego ja mogę oczywiście pomnożyć obustronnie przez R, ponieważ to R wiadomo nie jest 0. No dobra, czyli 32R minus 18 równa się 18 minus r, dodać 7r kwadrat. Wszystko przeniesiemy sobie na jedną stronę, obojętnie na którą, a może tu być 0 i tu przenosimy, czyli będzie tak 7r kwadrat, to przerzucimy, czyli będę miała minus 33r i tu będę miała plus 36. Wyszło nam oczywiście nasze kochane równanie kwadratowe, które przy użyciu delty sobie rozwiążemy, no weźmiemy kalkulator, żeby nam tutaj się szybciej liczyło. 33 razy 33 mamy 1089 minus 4 razy 7 to jest 28 razy 36 to mamy 1008. Czyli po prostu wychodzi nam 81, a więc pierwiastek z delty to jest 9, czyli tak, R1 to się równa 33 minus 9 podzielone przez 2 razy 7, czyli 14, to się równa. No i tutaj musimy sobie to odjąć, no to tutaj będziemy mieć 24 podzielone przez 14. Skrócimy sobie przez 2, no to będziemy mieć 12 siódmych. No takie nam R wyszło, prawda? No, będziemy się zastanawiać, czy może być, skoro AN ma być całkowite, ale to za chwileczkę. Na razie R2 to się równa 33 plus 9 podzielone przez 14, to się równa. No i tutaj będziemy mieć 42 podzielone przez 14, czyli to jest po prostu 3. No to skoro tak, to teraz pasuje nam wyliczyć to A1. No to w tej sytuacji wyliczmy A1, czyli A1 to się równa. Tutaj mamy warunek, czyli 18 podzielone przez nasze R, czyli 12 siódmych i minus 1, czyli to się równa. 18 razy 7 dwunastych i minus 1, czyli dalej, A1 to się równa. To skrócimy sobie przez 6, tu mamy 3, tu mamy 2, czyli będziemy mieć 21 drugich minus 2 drugie, czyli będziemy mieć 19 drugich, no i niestety to nie należy do zbioru liczb całkowitych, czyli to jest sprzeczność.
sprzeczność, prawda? Bo miało należeć, tutaj każdy wyraz miał być całkowity, więc ten przypadek odrzucamy, więc teraz zajmujemy się tym, czyli z tego będziemy wnioskować, że nasze A1 to się równa 18 podzielone przez, a zapiszmy, 3 minus 1, to się równa 6 minus 1 to jest 5. Czyli mieliśmy znaleźć te ciągi ANBN. Co to znaczy znaleźć ciągi? To znaczy znaleźć pierwsze ich wyrazy i odpowiednio w arytmetycznym R, a w geometrycznym Q. Oczywiście można by było znaleźć wzory ogólne, ale nie proszą o wzory ogólne, więc wystarczy, że znajdziemy to, co charakteryzuje te ciągi. Czyli tak, o arytmetycznym już wiemy, że mamy R i mamy tu A1, prawda? No to teraz pasuje przejść na ten geometryczny, czyli do geometrycznego potrzebujemy tak, B1, czyli konsekwentnie B1 patrzymy, szukamy warunku, to jest R, czyli u nas to jest 3, a z kolei Q to jest 18 podzielone przez nasze tutaj 3 minus 1, czyli to się równa po prostu 5. No to nas nie dziwi, no bo przecież A1 to jest Q, prawda? Więc tutaj nie dziwimy się, że tutaj nam wyszło 3, tu nam wyszło 5. Czyli gdybym chciała napisać odpowiedź ostateczną, to powinnam zapisać tak, że A1 jest równe 5 i R wtedy jest równe 3, a w tym drugim ciągu mam, że B1 jest równe 3, a Q z kolei jest równe 5. I tutaj oczywiście wszystkie warunki tego zadania są spełnione. No, troszeczkę żeśmy się namęczyli na tej lekcji, dlatego że było 6 takich killerskich, można powiedzieć, zadań, bardzo punktowanych na maturze, bardzo, bardzo, bo 5-6 punktów na maturze rozszerzonej to jest naprawdę dużo, aby bezbłędnie rozwiązać zadanie przy rozpatrzeniu wszystkich warunków zadania, żeby czegoś nie pogubić, żadnego założenia. To naprawdę jest ciężka sprawa i dlatego ta lekcja, no, może Ci się wydawać trudna, aczkolwiek, no, musimy zwrócić uwagę, ucząc się do matury rozszerzonej z matematyki, musimy zwrócić uwagę na ciągi liczbowe. No bo widzisz, to się opłaca umieć, bo to jest po prostu dużo punktów. Mam nadzieję, że przypomniałam Tobie ciągi arytmetyczne i geometryczne, ale my tutaj zajmowaliśmy się przede wszystkim pomieszaniem w zadaniach ciągu arytmetycznego z geometrycznym. I to wnioskowanie, ta analiza zadania, z jednego coś wynika drugiego, prawda? To jest bardzo ważne w tego typu zadaniach. No i ta precyzja, prawda, jeżeli chodzi o odpowiedni dobór wzorów, no i oczywiście, żeby się gdzieś nie pomylić w trakcie, no to to jest też, wiadomo, sprawność rachunkowa też bardzo dobrze by było, żeby była wyśmienita po prostu na poziomie celującym. Mam nadzieję, że lekcja bardzo przydatna. Ja oczywiście jak zwykle zapraszam na moją stronę aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a, no i do zobaczenia na kolejnej lekcji ze mną.